Akustyka jest ważna także w przestrzeniach, w których panują niekorzystne warunki dla sprzętu. Wysoka wilgotność, 100 stopni Celsjusza, agresywne środowisko korozyjne, a do tego ilości sprzętu w setkach, to wszystko w jednym, trochę zaskakującym miejscu. Zapraszam. W 2016 roku otworzono Chochołowskie Termy, wielki kompleks rekreacyjny. Wiadomo, że odpowiedni dźwięk pomaga w relaksie, więc specjaliści z firmy producenckiej Gorycki i Schnitterman zadbali o odpowiedni sprzęt we wnętrzach term. Znakomita większość głośników umieszczona jest w przestrzeni, gdzie panuje duża wilgotność, ale nie jest to według mnie najciekawsze. Nagłośnienie zostało zamontowane także w suchej saunie, w której panuje temperatura 100 stopni Celsjusza. Głośniki są na suficie, ścianie i pod ławkami. A przy okazji, obczajcie, jaki jest widok z tej sauny. Kolejnym ekstremum jest grota solna, w której sprzęt musi być odporny na agresywne środowisko korozyjne ze względu na obecność solanki w powietrzu. W sumie w obiekcie zamontowano prawie 400 głośników różnego rodzaju, sufitowych, naściennych, tubowych, kulowych czy kolumn różnej wielkości i 23 wzmacniacze w kilku pomieszczeniach. Zastosowano głównie rozwiązania firmy Apart, Audac i Eckler. W obiekcie znajdują się także dobrze wyposażone sale konferencyjne. Jeżeli chcecie wgryźć się w szczegóły techniczne, to polecam lekturę artykułu w magazynie AV Integracje. Ja wiem, że w momencie publikowania tego nagrania magazyn jeszcze nie istnieje, ale mam obiecane, że artykuł będzie w wydaniu listopadowym, w razie czego link będzie w opisie do filmu. Relacja się podoba? Zapraszam do polubienia nagrania, subskrypcji kanału i mam nadzieję, że do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik.